Narzekamy na kiepskie aplikacje i wpadki w informatyzacji dużych instytucji. Przy czym doszukujemy się w zawodności technologii, a prawda jest taka, że najczęściej to słabo, kiepsko prowadzone projekty. Dzisiaj w IT często technologia jest tym najprostszym elementem. Mamy do czynienia z coraz bardziej wymagającymi klientami, z trudnym, delikatnie mówiąc, zespołem i z walczącymi o kontrakty dostawcami. Te różne interesy trzeba jakoś zrozumieć i pogodzić. Dlatego najważniejsze, czego uczymy, to przede wszystkim biznes, czyli jak nie robić projektów wbrew własnej firmie, co wcale nie jest takie oczywiste. Ryzyko, jak przygotować się na te różne niespodzianki, które mogą się wydarzyć, a jest tego naprawdę sporo. Monitoring, czyli skąd wiedzieć na co dzień, że nasz projekt idzie we właściwym kierunku. Zarządzanie zespołem i przywództwo, czyli jak skutecznie inspirować i motywować współpracowników. No i przede wszystkim ponad wszystko praktyka, czyli prowadzenie własnych projektów, warsztaty, seminaria i analiza przypadków.